Dzień dobry, serdecznie witam. Patrzcie, co kupiłem sobie w końcu do testowania akumulatorów. Już samo to, podwójne przewody mające możliwość puszczenia 250 A prądu ciągłego. Bezpieczniki zapasowe, nie wierzą w moje możliwości. Instrukcja i uwaga! I po pudełku. Zerwało mi się pudełko. Popatrzcie, kolejne bezpieczniki. I kolejne bezpieczniki. I dużo ważąca przetwornica z 12 V, jakie ma wielkie podpięcie, z 12 V na 230 V, ale 3 kW, 250 A, tak dobrze liczę, 3000 dzielone przez 12 to jest jakieś 250 A. Takie obciążenie będę mógł dać testowanym akumulatorom. Także jak macie akumulatory, sprzedajecie je, jesteście pewni, LiFePO 4. Nie testuję innych. LiFePO 4 testujecie je, sprzedajecie je 12-voltowe. Z przyjemnością sprawdzę ich pojemność i sprawdzę teraz już pełną ich moc bez bawienia się w wodę z solą i tak dalej. Tu piszę pewnie, napisane jest, zobaczcie, do 6 kW w porywach, także te 3 sekundy, co napisane jest w akumulatorze, że jest w stanie dać większy prąd, też będę w stanie sprawdzić. Taki, zawsze marzyłem o takim, takiej przetwornicy, naprawdę. Tym się można już naprawdę fajnie bawić. Także zapraszam na testy. Kupiłem na Allegro tanio, ponieważ po tej ubiegłorocznej aferze z brakiem prądu na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Są ogromne zapasy w sklepach w Polsce i w tym momencie jest wyprzedaż tego typu rzeczy, także polecam Wam też kupienie, jeżeli potrzebujecie takie rzeczy, można kupić naprawdę w bardzo fajnej cenie, zwłaszcza w porównując z ubiegłym rokiem. Link też na dole Wam daję do tego Allegro. Nie wytrzymałem i postanowiłem dość szybko przetestować oba akumulatory na maksymalny prąd. Ten ma oczywiście BMS-a i widzimy też jego dane tutaj w komórce. Tutaj będziemy też mogli odczytywać. No i oczywiście tutaj też w tym mam podaną, patrzcie tutaj, maksymalne waty, jakie popłynęły z tego urządzenia na tą grzałkę. W krótkim okresie czasu, jak i w długim okresie czasu. Ja sobie ustawię to jedno, ustawię drugie i włączę nagrywanie też. Wszystko gotowe, włączamy. Pojawiło nam się, zobaczymy, czy napięcie 230 V i zaczniemy od mocy. Włączę jedyneczkę, 1000 W, 92 A i tutaj też 92 A, czyli taki delikatny prądzik. Wyłączę, włączę dwójeczka, to jest 1500 W, 136 A, tu gorzej widzę, też 136 A. Ten napis jest w tym miejscu. Wy widzicie lepiej na ekranie już. Czyli akumulator jest w stanie dać nam w tym momencie 136 A. Wszystko się odbywa w miarę spokojnie i bezpiecznie. Tutaj widzicie, ale on może dać chyba 300 A w krótkim czasie. Więc dajmy mu, aż się wyłączy w akumulatorze BMS. Albo się nie wyłączy. Proszę bardzo, pełna moc. 2,5, 236 A, 3, liczymy sekundy, ile to wytrzyma. To ma wytrzymać maksymalnie ile? 5 sekund? Patrzcie, wytrzymuje akumulator dużo dłużej, jest w stanie dać 234 A. Zresztą tu nagrywam Wam
2,4 kW. I obserwuję go w środku, czy nie trzeba palić, dymić, aż dziwne. Dobra, wyłączę, mi go szkoda rozwalać. Ale widzieliście? Ten akumulator spokojnie był w stanie dać ponad 200 amper przez dość długi okres czasu, mimo że producent mówi, że maksymalnie 5 sekund. BMS nie zareagował. Sprawdźmy tego drugiego. Akumulator Li-Time 100 amperogodzinny. Producent tutaj deklaruje 100 amper jako maksymalny prąd obciążenia. W związku z tym nie będziemy zbytnio się wygłupiać i przeciążać go na full, aczkolwiek załączymy pierwsze obciążenie. 93 amper. 1075. Działa. Przeciążmy go. Przeciążmy go teraz tym drugim. 139 amper. Czyli już przesadziliśmy zgodnie z tym, co producent podaje. 1541. Nie wiem, jak długo wytrzyma. Ale trochę jest. Trochę działa. Dam mu bardzo krótkie przeciążenie na maksa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie chcę go zniszczyć, ale 10 sekund, jak widzieliście, pełną mocą 230 amper, też to funkcjonowało.